I razu pewnego przyszedł na... Był w dobrym humorze, może lubiał pić, nie powierzy mnie. I objął mnie tak. Rozumiem, wtedy Niemiec obejmuje Żydówkę, to to było Rassenschande. Ja się strasznie przeleńczam. Ja się usuwam od niego. To mówię, nie bój się. To objęcie moje, nawet ten cał, który ja złożę na twoim czole, to nie jest to, co ty myślisz. To jest ojcowski, przyjacielski pocałunek. I chciałbym ci bardzo pomóc. I to tak stale przychodzi. Razu pewnego wyszedł ze mną na podwórze i naprzeciwko pracowali ludzie. Zwozili kamienie. Te zwożenie tych kamieni to była taka cyzysowa praca. Skończyli zwozić, to jest powrotem wysyłanie. I tak było. I on tak stoi ze mną, obejmuje mnie. Mam wrażenie, że wtedy getta nie było w kuchni, w ogóle we willi. Mam wrażenie i powiada, ty znasz te przejścia Żydów, jak pracowali w Egipcie. Tutaj też pracują ci Żydzi, ale ty też pamiętasz, że ich uratowano z Egiptu. Wyszli cały i zdrowi z Egiptu. Wy też zostaniecie wybawieni z tego piekła. To były jego słowa. Zawsze przychodzi pocieszenie.